Gdzieś na końcu świata dziwna łąka leży. Tam co krok to w krzakach smok zębiska ścieży. Trochę tam jest groźnie i trochę wesoło, tak jak w cyrku albo tak jak w zoo. A to właśnie smoki, to właśnie te smoki. Każdy potężny i w barach szeroki. Każdy smok chowa głowę w marzeń obłoki, bo to najbardziej kochają smoki. Smoki lubią to. Pewnego słonecznego dnia Antoni wybrał się nad rzekę po wodę dla smoków. Nie przypuszczał, że tak prosta czynność jak nabieranie wody może stać się początkiem całego pasma niesłychanych przygód. Ale Antoni najczęściej w ogóle nie zastanawiał się nad tym, że coś może być przyczyną czegoś innego. Dzień dobry, panie krokodylu. Dzień gorący. Przede wszystkim dzień gorący. Panie Antoni. Jednakowoż ładną mamy dziś pogodę. Pogoda? Czym jest ładna pogoda? Wobec dobrej książki, Królewna Krokodylia. List! Prawdziwy list! Aha! Zapomniałem, że nie umiem czytać! Krokodyl! Panie krokodylu! Toko! Co znalazłem? To jest tego list, ale nic nie widzę. Zgubiłem okulary. Przecież w ogóle nie chodzisz w okularach. Właśnie dlatego, że je zgubiłem. Ja jeszcze nie umiem czytać. Jestem za mały. To ty umiesz czytać? Jestem piękną smoczą królewną, od wielu lat uwięzioną w zamku hrabiego Drakulci. Dzielni smoczy rycerze, przybywajcie na pomoc Stefania. Ty jesteś smoczą królewną? Henia przeczytała to, co jest napisane na kartce, żabia prostoto. Od razu tak pomyślałam. Chłopaki, musimy jej pomóc. Wyobrażacie sobie, smocza królewna. Znałem kiedyś pewną królewnę Stefanię, ale to było 500 lat temu. Ja też kiedyś słyszałam o smoczej królewnie, którą czar zamieniły w małe zielone paskudztwo. Ale to chyba była bajka. I raz, i dwa!
Nieźle, nieźle. Pamiętajcie o wiosłach. Dobra robota. Zaraz, a ja? Chłopaki, jest! Zamek hrabiego Drakolci! O! Jest! Jest! Nie wiedziałem, że tak lubię pływać! Chłopaki, prędko! Moja, to znaczy królewna czeka. Tutaj! Jest! Macha do mnie! Już cię ratuje, piękna królewno! Żeby zdobyć taki zamek, trzeba ruszyć głową! Na kłopoty, na przeszkody, na choroby. Smoki mają smocze chwyty i sposoby. Choćby uciął się ktoś bardzo i wytężył, nigdy smoka nie zwycięży. Sposoby! Czy masz 7 ton, czy tylko 5? Sposoby! Gdy masz na coś chęć, to głową kręć. Sposoby! Czy mierzysz metrów 100, czy tylko ćwierć? Sposoby! Gdy masz na coś chęć, to głową kręć. I oczywiście każdy smok ma na wszystko 100 sposobów przez cały rok. Sposoby! Gdy chcesz zdobyć zamek albo wielki pałac, na nic kurza, mieć maczuga albo pała. Sprytny sposób do sukcesu jest podstawa. To dla smoka jasna sprawa. Sposoby! Czy ważysz 7 ton, czy tylko 5? Sposoby! Gdy masz na coś sięć, to głową kręć. Sposoby! Czy mierzysz metrów 100, czy tylko ćwierć? Sposoby! Gdy masz na coś sięć, to głową kręć. I oczywiście każdy smok ma na wszystko 100 sposobów przez cały rok. Sposoby! Witajcie, kochani, nareszcie. Już nie mogłem doczekać się pomocy. Przybyliśmy tu uwolnić smoczą królewnę i nikt nas nie powstrzyma. Dziękuję wam serdecznie. Weszła tam obejrzeć krajobraz. Zasnęła, a kiedy się obudziła, była już za duża. Nie może wyjść. Pomóżcie, błagam. Smocza piramida. Prędzej, prędzej! Już nie mogę się doczekać! Tylko nie zacznij walić ogonem! Moja piękna, smocza królewna! Proszę. Piękna królewno! Ratunek jest już blisko! Dziękuję za pomoc, miły młodzieńcze! Stefania? Wincenty! Padnijcie koniecznie, będę czekał, miłe chłopaki. Smocza królewna. Ratunku! Chłopaki! Na pomoc! Wiele razy myślałem o tobie, droga Stefani! Ja o tobie też? A gdzie Antoni? Idzie powoli, bo mu smutno.
Ratunku! Antoni, co ty wyprawiasz? Nie widzisz? Spadam w przepaść! Dziękuję, Zał. Nigdy ci tego nie zapomnę. Gdzie wy się podziewacie? Buchaliśmy kwiatki. Pomyśleć tylko, że był tu taki spokój. Nareszcie w domu. Bardzo to ładnie. Oto nasza nowa koleżanka. Stefania, smocza królewna. Prawdziwa? A ja chciałbym jeszcze raz podziękować naszej żabie, która uratowała mi w górach życie. Coś takiego! Żaba, to na pewno ty? Smocza królewna! Teraz pamiętam! Zamienił mnie w żabę! Zły czarownik! Mam na imię Marcjanna! A ja Antoni? I tak oto ku radości smoków okazało się, że smocze królewny występują w przyrodzie znacznie częściej niż można się było tego spodziewać. Najbardziej był z tego zadowolony Antoni, no i żaba, to znaczy Marcjanna, oczywiście.